Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, nazywam się Karolina Rogaska. To jest program w szkole nie uczyli o wszystkim tym, co powinno się znaleźć w toku edukacji, no ale niestety się tam nie znajduje. Dzisiaj moją gościnią jest Alina Krzyżewska, aktorka teatralna, aktywistka, działaczka sieci obywatelskiej Watchdog Polska i będziemy rozmawiać o prawach uczniów, bo wbrew temu, co się może czasem wydawać, uczniowie mają prawa. Cześć. Cześć. Um, chciałam Cię zapytać o twoje doświadczenia też szkolne, jakie wspominasz, i od tego jakoś zacząć. Czy już wtedy, mm, jak chodziłaś do szkoły, to miałaś świadomość swoich praw i e, czy się tego uczyłaś z czasem? Rozumiesz. Nie, wiesz, to ja zaczęłam. Szkołę zaczęłam chyba w 1986 roku. Więc to były resztki poprzedniego ustroju, w którym prawa były w ogóle czymś bardzo abstrakcyjnym. I czymś takim też była szkoła. W sensie przestrzeganie praw, jakich, czy w ogóle społeczeństwo. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle mamy jakieś prawa. Raczej baliśmy się władzy i ukrywaliśmy się przed tą władzą. I, I pamiętam, że pewne rzeczy to się raczej mówiło tak półszeptem. Raz kolega na, na tablicy napisał strajk. Ja tak nie wiedziałam, co, o co chodzi. Musiałam rodziców dopytać, co to jest ten strajk. Więc to były takie klimaty, i wtedy nikogo nie dziwiło. I to było standardem, jeszcze rodzice nam opowiadali, a za moich czasów to jeszcze linijką, coś tam, coś tam. No, za moich czasów linijką nie, ale wszelkiego typu takie nadużycia były normą. I one były normą, dlatego też, że my jako społeczeństwo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że władza z nami może zrobić, co chce. Czyli wyzywanie, szarpanie, wyśmiewanie kogoś za nazwisko, za włosy, za ubiór, za, za niepoprawną odpowiedź. No, u mnie na przykład były w klasie osoby, które miały jakoś tam na nazwisko, co było charakterystyczne. I pani sobie z tego żarty robiła. I oczywiście, co my robiliśmy? No, oczywiście też, pobudzeni do żartów, śmialiśmy się. Chłopak o tym nazwisku również się śmiał, bo co innego można zrobić. Natomiast, jak skończył 18 lat, tak mu to wszystko zaszło za skórę i tak się czuł nieszanowany, czy naruszana jego godność, że zmienił nazwisko. On oczywiście nie, każdy, siedzieć, no. nie, nie każda historia w ten sposób się kończy. Natomiast to jest, no, to, to, to taki dla mnie jest przykład tego, jak, jak my też bierzemy udział w naruszaniu czyjejś godności, i jak ta osoba, nie znając tych granic, też bierze udział w naruszaniu swojej godności, tworzy taką przestrzeń do tego, że można, bo przecież otoczenie mi pokazuje i nauczyciel, autorytet pokazuje, co wolno. A jeżeli ja się z tym źle czuję, to chyba coś ze mną jest nie tak, bo przecież wszyscy dookoła się cieszą. I to jest mechanizm, który oczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie tej sytuacji z nazwiskiem. On dotyczy również i kobiet. Jak mówi się, jakiś seksistowski, chamski żart, wszyscy dokoła się śmieją. Jak się y, mówi jakichś rzeczy o młodych dziewczynach, wśród tych młodych dziewczyn w, w rodzinie też rodzina wybucha śmiechem. Dziewczynka może czuć zażenowanie, no ale. To yy, społeczne otoczenie pokazuje, co jest standardem, a co nie. No i tak się uczymy, że to, co my czujemy, że ta nasza godność może być naruszana. I to było dużo, dużo lat temu. Zmieniła się rzeczywistość polityczna, społeczna, gospodarcza. Konstytucja się zmieniła. Ratyfikowaliśmy Europejską Konwencję Praw Człowieka. A w szkole pod tym kątem w większości nie zmieniło się nic. A myślę, że to wynika właśnie z tego, że jakby ci nauczyciele, którzy teraz uczą, no pewnie nie wszyscy, ale też jakby wzrastali z takich, w takich warunkach, o których opowiadasz i po prostu przenoszą te schematy, nie, nie, nie wiedzą, że można inaczej? Ja mam taką swoją pewnie niesprawiedliwą dla wielu osób, wielu nauczycieli i nauczycielek hipotezę. Bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie starszych nauczycieli. To tu nie ma znaczenia tak naprawdę wiek. Raczej widzę poziom jakiejś refleksji i własnych doświadczeń życiowych, które uruchamia pewne pytania i podważanie tego, co jest zastane. Bo zobacz, nauczyciele nawet teraz są w systemie szkolnym. Przez 12 lat uczą się chorej, stęchłej, e, nieprawdziwej demokracji. Za chwilę opowiem, o czym, na czym ona według mnie polega. Potem idą na studia i potem od razu trafiają do szkoły. Najczęściej to jest najczęstsza ścieżka. I nie mają kiedy poznać innego życia, innej pracy, innych sytuacji, innych w ogóle środowisk społecznych, zawodowych, tylko, no, też nasz system jest w ten sposób. Kariery rozwoju zawodowego nauczyciela jest w ten sposób skonstruowany, że jak zaczynasz coś stażysta, potem jakiś kolejny, kolejny, kolejny etap tego rozwoju zawodowego, i właściwie jak decydujesz się iść do szkoły, to decydujesz się na całe życie. No bo jeżeli ja w wieku 40 lat chciałabym zacząć uczyć, to musiałabym zaczynać jako nauczycielka starzystka, sorry nie chce mi się. Mhm. A mam dużo i wiele osób miałoby dużo do wniesienia do systemu edukacyjnego przez to, co robili przez całe życie, będąc dziennikarką, będąc pisarką. Dlaczego dziennikarka i pisarka miałaby się pojawiać tylko i wyłącznie. Na gościnnych zajęciach w szkole, tak jak u nas jest spotkanie z ciekawą osobą. No i to jest jakiś taki. Oczywiście, mówię też, potrzebne jest przygotowanie pedagogiczne, tego nie, nie neguję. Ale no właśnie to jest też przykład mojego kolegi, który jest doktorem filozofii mnóstwo jeździł po świecie, był na wojnie w Syrii, pomagał uchodźcom, bo pomaga osobom prawnie, organizacyjnie. Organizuje różne wiele społecznych rzeczy akcji. No i kiedy zdecydował się, że chciałby uczyć w szkole, okazało się, że musi zacząć od jakiejś strasznie śmiesznej, upokarzającej człowieka prawie 40-letniego stawki. A wspomniałaś o tej demokracji nieprawdziwej, której nauczyciele się uczą, o co chodzi? Mhm. Nauczyciele, my wszyscy w systemie. Dobra, to teraz ja Ciebie zapytam. Czy w Twojej szkole zdarzało się, że nauczyciele, nauczyciele, nauczycielki mówili o tym komuś, że nie możesz mieć farbowanych włosów? Albo, że masz za głęboki dekolt? Albo, że spódniczka jest za krótka? Tak. Kolczyk można mieć tylko w uchu, w nosie już nie. Oj, to, to no oczywiście, bo to nie, nie wypada przecież. Nie wypada. Albo że makijaż tylko dyskretny, mhm. w kolorach takich i takich, no i tylko dziewczynki. No tak. Bo no oczywiście. To, wiadomo, bo no mężczyzna pomalowany, to... Tak, dokładnie. W życiu. U... Tatuaże. Trzeba no było zakrywać? Nie pamiętam, żeby ktokolwiek miał w ogóle tatuaże takie widoczne yy, w no szkole. No właśnie, bo jest taki odruch, że ukrywamy te tatuaże, nie? W szkole, bo nie wypada. Albo na przykład jeszcze coś innego kolczyki. O czym, o, za co jeszcze u ciebie w szkole? Wiesz co nie? Jakichś takich traumatycznych sytuacji sobie nie przypominam takich, które by mi mocno zapadły w. Em, Pamięć, ale już samo to, że na WF-ie wystarczyło, żeby, nie wiem, na bluzce trzeba w tej białej bluzce przyjść. I jest coś napisane. Wyjdźmy z komuny. Tak, i nauczyciel oh. się drzeże. No nie, no nie może być z napisem przecież, to się zresztą Bo dalej rozwrze. Bo co? Bo dlaczego nie może być z napisem? No tak. Bo, no właśnie, wszystkie zakazy i nakazy, wszystkie. Rozkazy władzy muszą być uzasadnione. I oczywiście, kiedy dawno, dawno temu była mowa o tych białych koszulkach, to dlatego, że my byliśmy na jego społeczeństwo na trochę innym etapie higieny. Było też mniej ciuchów i w jakiś sposób no, można było w ten sposób kontrolować, czy jest czysta ta bluzka, czy w ogóle rodzina dba. Poziom dbania o higienę był inny. Dawno, dawno temu. I zobacz, to zostało, bo tak było. I bez żadnego, yy, no jeszcze poza tym, dążenie do jednakowości i ujednolicania wszystkich za komuny. To były pomysły tamtych czasów, tamtych władzy, tamtego społeczeństwa. I tamtego programu społecznego i politycznego. Halo, 89, bach, skończyło się. A białe, bezsensownie białe bluzki zostały. I oczywiście, że to jest bzdura. Ktoś może powiedzieć, bzdura, czepianie się białej bluzki. No ale zaraz to co ty opowiedziałaś. Nagle nauczyciel robi wielką aferę, że masz jakiś napis. A jak już byś miała serduszko stęczą, to już masakra pewnie, nie? Bo to już obrażasz wszystkich na wszelki wypadek. 2021. Więc raz. Jeżeli władza, a takim czymś, władzą właśnie w szkole jest nauczyciel, a w gruncie rzeczy organem takiej władzy jest dyrektor, wszelkiego typu zakazy i ograniczenia. W prawach i wolnościach mogą być ustanawiane tylko, jeżeli są niezbędne w społeczeństwie demokratycznym. Mhm. Jeżeli są w ustawie wpisane, wprost w ustawie, jest zakaz przechodzenia na czerwonym, jest nie wolno y, propagować y, nie wiem, nienawiści i namawiać do, do przestępstwa, do zabójstwa. Tego nie wolno. Nie wolno nosić na WF-ie białej bluzki, bo to jest zagrożenie dla demokracji. No absurdnie. Nie wolno nosić dreadów, bo to jest zagrożenie dla demokracji. I jeszcze trzeci element, który, o, ja mówię teraz o konstytucji, tak, o konstytucji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, że te ograniczenia mogą być właśnie tylko w ustawie, tylko jeżeli są niezbędne w państwie demokratycznym i z pewnych określonych powodów. Czy to tajemnica y, y, państwowa, czy to jakieś bezpieczeństwo, ale nie rozumiane subiektywnie. Oj, bo ci będzie niebezpiecznie w tym kolczyku, w uchu albo w nosie. No nie, gust i wyobrażenie nauczyciela nie może być prawem. I teraz na czym polega problem? Że też my, jako społeczeństwo, ja uważam, że jesteśmy cały czas zahipnotyzowani komunistycznie. Nikt nas, my, do tej pory się nie odhipnotyzowaliśmy. I cały czas wierzymy w te bzdury, które były za komuny że władza może. Ludzie, mamy od 97 nową konstytucję, od 93 e, konwenc europejską konwencję praw człowieka, która nie jest. Laurką z ładnymi słowami, tylko to jest akt prawa międzynarodowego, który jako Polska, bez przymusu, naprawdę nikt nas nie zmuszał, zdecydowaliśmy się ratyfikować. I teraz oczywiście nikt nas, możemy się wypisać, nie? możemy też, że my nie chcemy szanować praw i go wolności, że ta koncepcja, że każdy człowiek ma prawa i wolności wynikające z tego, że rodzi się każdy człowiek, nieważne, nieważne jaki ma kształt nosa, kolor oczu, z kim chodzi za rękę i z kim chodzi do łóżka i w jakiego Boga wierzy, wszyscy mamy tę samą godność. A państwa zobowiązują się tę godność chronić i szanować. Welcome to y, 30 artykuł konstytucji. Y, to nie są idealistyczne, bo też często słyszę, ale to są takie idealistyczne y, teorie. Mówię nie, to jest artykuł 30 konstytucji oraz 31. Nie można nikomu zakazać tego, czego prawo mu nie, nakazać tego, czego mu prawo nie nakazuje. Więc jeżeli prawo mu nie nakazuje, albo nie zakazuje mi się malować do szkoły, to nikt nie ma prawa, a to są. Autentyki z polskich szkół 2021, e, nakazać zmywać mi makijażu albo wręcz pani przychodzi i zmywa komuś przemocowo makijaż jakimś płynem micelarnym czy czymś takim. Udowadniając, że moja racja jest ważniejsza, że moje gusty, moje, e, e, moje standardy są ważniejsze, ponieważ ja mam władzę. I teraz, dlaczego to jest demokracja, Chora. Taka zrobaczona demokracja. Bo my przez 12 lat w szkole. Wystarczy, że jest jeden taki nauczyciel. Ale, ale inni milczą, albo inni mówią, no trudno ta pani taka jest. Um, uczymy się tego, że władza może wobec, wobec nas wszystko. I to, co, jaki jest, jest efekt dzisiejszy, znaczy, to jest dla mnie powiązane. To, jaki mamy stan dzisiaj polityczny, społeczny, jest wynikiem tego, że nasza szkoła się nie zmieniła. Że my cały czas wierzymy, że władza może o nas decydować, może wymyślać em, zakazy, nakazy, a my musimy się podporządkować. Państwo praworządne, Polega na tym, że rządzi prawo, a władza jest stopień niżej pod tym prawem, i musi to prawo respektować i tego prawa się słuchać. A nie, że jeżeli my kogoś zatrudniamy do wykonywania zadań, czyli zatrudniamy prezydentów, burmistrzów, ministra, prezydenta, polityczki, polityków, posłanki itd. To my nie tworzymy królów, którzy teraz mogą wszystko. No nie no, właśnie artykuł drugi konstytucji, e, artykuł czwarty, władza należy do narodu i jesteśmy praworządnym, e, demokratycznym państwem prawa. Rządzi prawo i tym, który, którzy, którym powierzamy władzę, oni muszą działać w, w ramach tych, e, tych prawnych e, granic. Powtarza to i modyfikuje artykuł, znaczy modyfikuje, rozszerza artykuł siódmy konstytucji, organy władzy publicznej, Działają na podstawie i w granicach prawa. Bla, bla, bla brzmi atrakcyjnie, dobra, przewróćmy kartkę na inną stronę. Otóż nie, to jest fascynujący artykuł, łamany w Polsce na każdym kroku obecnie, bo to chodzi o to, to w, jakby w dwóch yy, dwie jakości sobie yy, porównajmy. Mówi się, że co nie jest yy, zakazane, to jest dozwolone. Mhm. To z, znasz? Nie? Mhm. Mogę wszystko, co nie jest zakazane, ale to się tyczy obywateli. My mamy tę wolność obywatelską, że my możemy wszystko, tylko nie możemy tego, co prawo zakazuje, wprost zakazuje w tej ustawie przychodzić na czerwonym, mordować innych, kraść, przywłaszczać sobie innych rzeczy itd. itd. Natomiast władza, ty, te organy władzy, które zatrudniamy do zarządzania naszym wspólnym państwem, to one mogą poruszać się tylko i wyłącznie ścieżkami wytyczonymi. Przez prawo, konstytucję i ustawy. Tak, to jest zupełnie odwrócone jest odwrotne. Totalnie. A my Czarnia. uważamy u nas i zobacz, taką władzą w szkole są, jest, yy, jest dyrektor, jest organem administracji publicznej, ma określone obowiązki i zadania do wykonania i musi je robić. Tak samo nauczyciele, którzy tworzą radę pedagogiczną, organ szkoły, a nie towarzyskie zebranie. Tylko to jest organ szkoły ukonstytuowany na poziomie ustawy, prawo oświatowe i ma konkretne zadania do wykonania. I tylko te zadania może robić i te ma robić, które ma wskazane w, w, tej, w tej ustawie. Nie może sobie wymyślić innych zadań, uzurpować sobie prawo do, no właśnie do ustalania tego, jak może uczeń wyglądać i jak ma nie wyglądać. I na tym właśnie polega w szkole, to jest dobry przykład, jak my w szkole uczymy się, nie, przecież to jest władza, ona może wszystko. Nie, nie może regulować wyglądu, nie ma na to podstawy prawnej, to jest coś, co bardzo często w obecnym świecie, na jakiej podstawie prawnej? Rząd nie miał podstawy prawnej, żeby zrobić to, żeby zakazać nam noszenie, nakazać nam noszenie maseczek gdzieś tam. No właśnie, to nie było podstawy prawnej, bo musi, na wszystko musi mieć tą podstawę prawną. Żeby móc zakazać nam farbować włosy, Wam, nam, wszystkim, Waszym dzieciom, y, czy zakazać noszenia kolczyka w nosie, musiałby mieć podstawę prawną. Nie ma nigdzie żadnej podstawy prawnej, która by mówiła, w szkole można ograniczać artykuł 30, czyli prawa i wolności i godność człowieka, ponieważ nauczycielka ma inny gust. No, znajdźmy taką ustawę. Absurd. Tylko że, zobaczmy, my nie nauczyliśmy się tego, jak funkcjonuje demokracja, my cały czas, nawet nie chodzi o komunę, my żyjemy w takim systemie folwarcznym. Cały czas uważamy, że Pan jest właścicielem, a my jak będziemy się uśmiechać, przynosić prezenty do szkoły, kwiaty, dziękować, wierszyki recytować podziękowawcze na koniec roku, to, to sobie zasłużymy na łaskę, zaskarbimy sobie... Łaskę władzy i wtedy będzie dobrze. My sami dezerterujemy z tej demokracji. To i to się później przykłada raz, że na to, jak tak, tak jak powiedziałeś, jak działa system polityczny w Polsce, ale też to, że w ogóle nie wiemy, że mamy jakieś prawa, nie interesujemy się tym, na to, jak funkcjonujemy w pracy, że też zakładamy, jakby niosąc ten schemat, że nasz pracodawca to po prostu nasz władca, który może wszystko i my mamy grzecznie tutaj. Um, Wykonywać swoją pracę i się cieszyć, że on jest zadowolony, gdzie to jest relacja partnerska tak naprawdę. Zupełnie tego o tej partnerskości nie ma w szkole, a yy, kiedy się mówi na, nauczycielom, nauczycielkom czy, czy dyrekcji, że to jest niezgodne z prawem, to oni wyskakują ze statutem szkoły, które też są po prostu, wiesz, szóstka po prostu szóstka dla wszystkich dyrektorów, którzy po prostu mówią, powtarzają te bzdury, są haniebne bzdury. Znaczy za to powinna być dyscyplinarka, ponieważ w tym momencie dyrektor demonstruje, jak bardzo nie rozumie systemu prawnego, w którym funkcjonuje. No halo państwo, mamy hierarchię aktów prawnych. Bum, na górze konstytucja. Jeżeli ratyfikujemy jakieś inne umowy międzynarodowe, ok, to, to tutaj nawzajem się szanuje to jest takie małżeństwo. My, konstytucja, bierzemy ślub z jakimś innym i uzgadniamy wspólne, wspólne wartości. Pod tym są ustawy, które nie mogą być sprzeczne ani z konstytucją, ani z tymi naszymi ratyfikowanymi jakimiś umowami. Od, od, od ustaw są akty wykonawcze, czyli rozporządzenia. Lokalnie mamy uchwały rady gminy, zarządzenia prezydenta. I ten statucik szkoły naprawdę jest najniżej w tych aktach, w hierarchii aktów prawnych, i on musi się zgadzać z tym, co jest wszystko wyżej. Nie może sobie nagle wykluczyć artykuł 30 z Konstytucji. Nie masz, nie masz swojej godności. Ja cię mogę y, y, pomazać gąbką od tablicy. Czasami też dostaję tego typu. Pani gąbką od tablicy zmywa dziewczynom makijaż. I Powiedzmy, to jest bzdura, no to po prostu niech nie chodzą w makijażu. No jaki problem? Okej, okay, dobra, zobaczmy, czego się w ten sposób uczymy. Uczymy się, że ktoś może nam coś zrobić, bo mu się nie podoba. Uczymy się tego, że mm, lepiej się dostosować, niż korzystać ze swoich praw i wolności. I te prawa i wolności, to my z nich korzystajmy, kiedy nam ktoś pozwoli, po lekcjach. Chociaż po lekcjach też próbują y, czasem, że tak powiem I problem nie zaczął się w 2015, kiedy zmieniła się u nas władza drastycznie. I y, o tym wyglądzie dużo mówię i opowiadam, dlatego że to trwało długo dłużej, znaczy właściwie nigdy nie minęło. I ten wirus podporządkowania i komunizmu, czy takiego folwarku i feudalizmu, on cały czas w nas był, nigdy go nie wytrzebiliśmy. Yy, hodowaliśmy go, mimo że tu demokracja, to jakieś, nie wiem, yy, europarlamenty, wybory i tak dalej, i tak dalej, konwencje, niekonwencje, ale ten wirusik cały czas w szkołach był hodowany. I idziemy do dorosłego życia właśnie z tym wirusikiem yy, stęchłej demokracji, i mimo, że nawet mieliśmy piątkę z wos i z konstytucji, to nie potrafimy jej zastosować w pracy. Stąd się też bardzo wiele nadużyć, powiem, pozwalamy, ale to nie chodzi o to. Znaczy, one mogą się dziać właśnie dzięki temu, że my nie mamy nauczonych i przetrenowanych tych wartości i działań demokratycznych w szkole. A samorządność. Czyli samorząd. Prze, przełóżmy to na samorząd, yy, na samorząd gminy. Uważamy wójta burmistrza prezydenta za naszego pana władcę. I fajnie mieć yy, znajomości u pana władcy, no nie prawo obowiązuje tego prezydenta i wójta, i on tak naprawdę nie ma sympatii, antypatii. On jest urzędem w tym momencie. I co ma robić? Ma stosować prawo tak samo wobec wszystkich. Konstytucje, ustawy. A nie, że temu związkowi sportowemu dam, bo tam Leszek jest fajny, a ty mnie, bo coś. No, tylko że my gramy w tę grę i zyskujemy sobie sympatię prezydenta wójta, burmistrza, chodząc jako trenerzy, trenerki, szefowe klubów, żeby mieć fajną relację, i pogłębiamy tę patologie. Mimo, że mamy już zmieniony system, ale cały czas ta patologia, ta stęchła demokracja, nauczona w szkole, bo jak pójdziesz do pani, się uśmiechniesz, pójdziesz z kwiatkiem, przeprosisz. Przeprosisz za to, że pani musiała na ciebie nakrzyczeć. Bardzo często jest coś takiego, że dzieciaki przeciwstawiają się czemuś. Mówią, ale to jest niezgodne z jakimiś tam naszymi umowami, regulacjami, żeby było więcej niż trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, więc dzieciaki, uczniowie, uczennice podejmują jakieś działanie wspólnotowe, solidarnie, korzystają ze swoich praw i chcą powiedzieć stop naruszaniu tych naszych wewnętrznych umów. Jak to się kończy? Bardzo często, i to są, ja teraz mówię o autentycznych przypadkach, z którymi uczniowie się do mnie zwracają. Pani się wkurza, krzyczy i potem pani wychowawczyni mówi im, musicie iść teraz, iść panią przeprosić. Sprawdzianu nie będzie, ale musicie iść panią przeprosić. No tak, bo oczekują respektowania swoich praw. Tak jest. I godzą się na to rodzice, bo też są Wychowanie w polskiej szkole. No, wszyscy jesteśmy produktami polskiej szkoły. I to nie jest tak, że właśnie, że ja wiedziałam, jakie są prawa jak byłam w, ja byłam w szkole nie. I też ja akurat zbierałam profity w tym systemie, bo byłam e, zdolną uczennicą, lubiłam się uczyć, miałam bardzo dobre oceny i byłam w stanie nauczyć się bzdur na pamięć. Próbowałam je zrozumieć, nawet pamiętam czasami jak jakąś bzdurną definicję z geografii, czym jest, yy, nie wiem, czym jest oś, oś ziemi i tak dalej, czy z historii jakieś definicje. One dla mnie nie miały sensu, ale byłam w stanie pobawić się tymi znaczeniami, tak żeby one mi zapadły w głowie. Ale nie każde dziecko miało tego typu też zasoby w domu, żeby. Moja mama była nauczycielką, więc ona nauczyła mnie się uczyć. Tylko, że zobacz, ile my mamy. Zaśmieconych, zaśmiecania tej tej głowy. Ale najsłodniejsze jest to, że przeglądałam y, zeszyt tak z ciekawości y, mojego 15-letniego kuzyna. I ja tam widzę te same, te same definicje, które mówią ci nic, mhm. które ja 30 lat temu pisałam w swoim zeszycie. I to jest tragiczne i przerażające, bo od czasu, kiedy ja byłam w szkole, ludzie już dajmy spokój, że się zmienił system polityczny i podstawa programowa, zmienił się świat. Mamy internet, mamy ogromny dostęp do informacji, przepływ tych informacji, a my się uczymy tych beznadziejnych definicji, które dla nas nic nie znaczą i są tylko taką przemocą pamięciową. Masz się tego nauczyć. Ja pamiętam, że te definicje mi nie objaśniały w ogóle świata, nic mi nie wyjaśniały. Nic nie rozumiałam, jak to działa i dlaczego, ale umiałam wrecytować tą pieprzoną definicję. I wtedy nie umiałabym sobie powiedzieć, nie, nie wolno. Ja wtedy wierzyłam jako to dziecko, że jak ja zagram tak, zatańczę tak, jak mi zagrają, to będę miała piątkę. Dzisiaj młodzież jest inna. Na szczęście. Na szczęście, ale nie dlatego bo to jest też takie narzekanie, a dzisiejsza młodzież to coś. Taka jest młodzież, jakie im stwarzamy warunki rozwoju i co im opowiadamy, i w jakim środowisku ich wychowujemy. Eee, no i na szczęście teraz jest dostęp do informacji, jest internet. Wszystko, cokolwiek nauczyciel mówi, można sobie sprawdzić. Jeżeli coś mnie zainteresuje, mogę zgłębić więcej. Ba, mogę nawet pogadać z dziennikarką na fejsie, albo na jakąś grupę, gdzie są jakieś interesujące osoby, i ja za chwilę będę wiedzieć więcej niż moja pani od wosu. I nauczyciele i system nie jest przygotowany na to, że mają młodzi dostęp do informacji i rzeczywiście mogą wiedzieć dużo więcej o prawie, o społeczeństwie. I to jest też autentyk. Chłopak w trakcie pandemii zaczął się interesować naruszeniami prawa w szkołach, no bo wtedy zaczęły się jakieś dziwne odpytywania z zasłoniętymi oczami, czy jakieś w ogóle na nauczania bardzo przemocowe jakieś granie w kotka i myszkę z tymi, z tymi dzieciakami, żeby ich przyłapać na oszustwie. No, i wiele z tych rzeczy było po prostu niezgodne z prawem. Było naruszaniem godności, naruszeniem statutów tych szkół. I. No, i ten chłopak wszedł na grupy, które bardzo serdecznie polecam. Statutawka mhm. oraz umarłe statuty o prawach, Ucz. prawa, prawach uczniów, chyba jest tak się nazywa? Tak, nie? Jest. No właśnie. <laughs> I więc y, bardzo polecam te grupy, ponieważ tam jest bardzo fachowa, młodzieżowa pomoc prawna. Jeżeli chodzi o, o różnego typu zapytania, czy nauczyciel może to, czy szkoła może to, a co, jeżeli coś tam. Za chwilę też do tego wrócę, to właśnie, jakie najczęstsze są rzeczy, które akceptujemy, a są naruszeniami konkretnych praw, ale chciałam tutaj skończyć ten, ten wątek. Ucień, uh -huh. Teraz mi przypomnij. Ten uczeń, który się zaczął, a, właśnie zaczął się interesować. I słuchaj, no i rzeczywiście zaczął wskazywać na rozporządzenia, na ustawy, które były naruszane w tej szkole przez za zarządzenia pana dyrektora. I zgadnij, co się stało. No podejrzewam, że dyrektor zrobił jakąś aferę i próbował go uciszyć. No tak, wiesz to wezwano matkę na rozmowę, czy nic złego się nie dzieje w domu, bo syn zaczął jakieś w ogóle tu się interesować prawem i. I coś tam. No tak. czyli człowiek chce poznać swoje prawa i zaczyna się szukanie problemu gdzieś indziej w ogóle zamiast za chce poznać, poznaje sam na własną rękę, poza wosem. Powinniśmy się tego wszystkiego uczyć na wosie. Konstytucja, to wszystko co powiedziałam, to powinien być materiał na wosie, przerabiany. Ale nie, że y, artykuł, y, co mówi artykuł taki? Dobrze, piątka. Ilu jest posłów? Tyle. Jeżeli my się w ten sposób uczymy demokracji, to my nigdy nie będziemy normalnym społeczeństwem. I dziękuję bardzo pisowi, obecnemu rządowi, za to, że w tak przyspieszonym tempie możemy nadrobić te zaległości. Bo dzięki temu, że te prawa są aż tak bardzo naruszane, to my w nas się budzi, budzą budzą, odradzają te pokłady reakcji naturalnej, poczucie niesprawiedliwości. I okazuje się, że w prawie my mamy gwarancję. Bo też prawo nie jest po to, żeby nas karać, minusy nam wstawiać za to, że ubrałaś koszulkę białą z napisem, a miałaś bez napisu. Ja cię przyłapię, ja cię przyłapię. My ze szkoły wyściągamy takie przekonanie, że prawo jest durne i że chce nas przyłapać. A jak już będę dorosły, to już nie będę takim frajerem. Ja już się nie muszę słuchać tego prawa i będę je naruszał. Dlatego, że to prawo nie jest po to. Ono jest po to, żeby regulować nasze współistnienie, współbycie, współfunkcjonowanie, współodpowiedzialność. No ale to, że my mamy taki swobodny stosunek do prawa, że oszukujemy, kręcimy na podatkach, nie kasujemy biletów, czy wyrzucamy śmieci, czy robimy sobie nawzajem różne rzeczy, no to jest efekt tego, że. Nauczyliśmy no, się w szkole, że prawo to jest coś, co... Ten, kto jest cwany, to, nie musi, to może go obejść, to może je obejść. Albo jak jestem Jezusem władzy, to wtedy pewne prawa, ograniczenia mnie nie będą dotyczyły i jeszcze jest, jest wiele opcji, ale ta najfajniejsza opcja jest a jak ja będę miał władzę, to wtedy ja im pokażę. I bardzo często jest tak, że kiedy my dostajemy, osiągamy jak, jakąkolwiek jakkolwiek rozumianą, symboliczną władzę, czy to jako y, portierka, czy to jako osoba y, y, stróż, kontroler biletów. Kontroler biletów. Zobacz, jak jesteśmy dla siebie wszyscy nieuprzejmi. Jeżeli mam kawałek, lekarz, nawet lekarz, który ofukuje pacjenta, że on czegoś szukał w internecie, nie czujesz się u lekarza bardzo często, jakbyś była dzieckiem, które jest opiekunem. Tak, jest to stresujące często bardzo. No właśnie. Yy, I to jest wszystko dla mnie jakby wynika z tego samego. Kurczę, mam trochę władzy, więc teraz ja. Nie tak, nie tak, nie tak. Ja jestem na, na tej pozycji, a ty jesteś niżej. Chociażbym była stróżem, to jak nie chcę, to cię nie dam tego klucza. Albo ci powiem, o, nabrudziła pani, opieprzę cię bo byliśmy opieprzani przez 12 lat w systemie. Władza to nie jest rządzenie innymi. Władza to jest wzięcie odpowiedzialności za to, ażeby na tym kawałku pola uprawiać to prawo, wykonywać zadania i uprawiać to prawo w granicach i na podstawie prawa. A u nas bardzo często jeszcze władza kojarzy się z tym, z czym się kojarzył folwark. Mam władzę, mogę rządzić, upokarzać, poniżać innych. To jest tak szalenie istotne I, i to mnie, czasem mnie to, jakby z jednej strony słyszę często jakieś takie zdanie, że ktoś mówi, że szkoda, że czegoś nie było w szkole, a z drugiej strony, nie wiem, czy to ze względu na to, że to bywa okres traumatyczny, czy to ze względu na to, że to tak wygląda i właśnie jesteśmy na przykład upokarzani, ludzie mówią, no ale ty przesadzasz, że od tej edukacji tak dużo zależy i od tego, jak ten system wygląda. Mnóstwo zależy. Bardzo dużo i świetnie sobie zdaje z tego sprawę pis. O ile wcześniej mam wrażenie, to jest moja opinia, moje przekonanie, że edukacja była traktowana jako coś niedochodowego, coś na czym pieniędzy się nie zrobi, co nie posuwa gospodarki jakoś bardzo naprzód. No może Unia nam trochę mówiła, że to jest jest, jest ważna innowacyjność, więc pisaliśmy wnioski. Pisaliśmy wnioski właśnie jak wypracowania. Czego nas chcą? Innowacyjność. Piszemy innowacyjność. Zrobiliśmy, jest na papierze, jest. Piątka, piątka. Kasa jest, jest. Dobra, robimy. Ale cel i sens jest dla nas dalej niezrozumiały. My nie wiemy po co są te środki. Nie po to, żeby je włożyć do kieszeni, tylko żeby zmieniać jakąś naszą oczywistość. My przepieprzyliśmy mnóstwo pieniędzy z Unii Europejskiej w tym sensie, że one były na Kultywowanie czy rozwijanie, czy wdrażanie do Polski pewnych wartości. Traktat o Unii Europejskiej artykuł drugi. Ze zrozumieniem nie, że, ale ze zrozumieniem trzeba go analizować i to całą lekcję, a nie sprawdzać, czy artykuł drugi wyrecytujesz dobra piątka. No nie, z tego nic nie powstaje. Z tego powstaje potem coś takiego, że my bierzemy pieniądze z Unii i wiemy, co tak naprawdę mamy nimi robić. A ci, którzy są cwani i, zna, i umieją ściągać albo umieją w te myki, świetnie napiszą ten projekt, wezmą te pieniądze i sobie potem zrobią w środku lasu gospodarstwo takie i siakie, a za pieniądze z Unii, tylko że dobrze napisałem wniosek, a, a i tak zrobię po swojemu. I zobacz, to wszystko niszczy państwo, niszczy potencjał, bo te pieniądze na innowacyjność, czy na rozwój ed edukacji, one były po to, żebyśmy byli dzisiaj naprawdę kilka leveli wyżej i żebyśmy nie musieli się kłócić z naszymi władzami i użerać z naszymi władzami i centralnymi, i lokalnymi o to, żeby nasze prawa były przestrzegane. No a PiS świetnie sobie zdaje z tego sprawę. Trzeba wejść do szkół. I to robi. I, hmm. i, i też ludzie się oburzają, jak Czarny jak coś powie. Um, ale z drugiej strony też nie ma wokół tego jakichś konkretnych działań, jakiegoś buntu takiego, żeby... No minister Czarnek ma wrażenie, że też jak na folwark swój przyszedł i on tutaj więcej Jana Pawła II da, tutaj coś tam zmieni, jakby robi totalna samowolka. Tak. No może, może, bo jest władzą. No przecież go wybraliśmy. Bardzo wiele osób tak mówi. Oczywiście część protestuje. Były protesty pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. No ale my cały czas Czas chyba nie rozumiemy tego, że my wszyscy jesteśmy państwem. Nie prezydent, rząd, politycy, polityczki, osoby rządzące. Nie oni są państwem. My jesteśmy państwem. Yy, I to władza należy do narodu. Nie tylko, że tak jest napisane w artykule czwartym w Konstytucji. My, my powinniśmy się uczyć, jak z tej władzy korzystać. I yy, no, ale my cały czas uznajemy prawo władzy do władania, nie do odpowiedzialności. My też nie pociągamy do odpowiedzialności. My cały czas nie rozumiemy, że to, czym zarządza, zarządzają organy władzy, to jest tak naprawdę nasze państwo, to jest nasze dobro wspólne, o którym jest mowa w 81 chyba, artykule, w 80 Konstytucji. I my wszyscy jesteśmy zobligowani, zobowiązani do troski o dobro wspólne. Więc jeżeli w tamtej szkole się dzieje źle i w tamtej szkole yy, yy, karze się za... Zaczyna się od karania za malowanie paznokci, a kończy się na karaniu za tym, że yy, masz tęczową torbę, albo wyrażasz solidarność z osobami LGBT, albo jesteś osobą transpłciową i zakazują ci yy, i nie chcą yy, nazywać cię imieniem, z którym się utożsamiasz. To jest naruszanie godności. Um, no tylko, że właśnie tego się uczymy w szkole. Nie ma potem, że a, teraz już po szkole mogę być wolnym i korzystać z prawa. No nie, bo myśmy się nigdy tego nie nauczyli. A jakie jeszcze są te nadużycia, które się pojawiają w szkole, czy jakieś takie przekroczenia też, żeby było wiadomo, na co uważać? Bo też nawet może nawet takiej wiedzy też nie ma, po prostu jakby i, i czasem nie wiemy, że nauczyciel czegoś nie może. To czekaj, to ja odpalę może ten, tą grupkę, jedną z grupek i przeczytamy dzisiejsze posty. No słuchaj, to możemy sobie powymieniać takie hity, są takie okresowe hity. Teraz jest czas końca roku szkolnego, hity jak co roku, nakaz płacenia za wydanie świadectwa, nakaz zapłacenia zaległych składek na komitet rodzicielski, bo ci nie wydamy świadectwa. Już mamy dwa zonki w jednym, dwa naruszenia w jednym. Po pierwsze, nigdy nie może być tak, że składki na Radę Rodziców są jakkolwiek obowiązkowe, nie można ani złotówki nakazać nikomu zapłacić na Radę Rodziców, a po drugie, Rozliczenie składek w żaden sposób nie ma wpływu na świadectwo. Hello, świadectwo jest dokumentem państwowym, a nie papierkiem dyplomikiem ze szkoły, który nauczyciel da komuś w nagrodę, tylko jest dokumentem i kodeks karny mówi, że ten, kto ukrywa dokument, nie chce go wydać, a ma taki obowiązek, no podlega karze. Drodzy dyrektorzy, przestańcie w ten sposób robić. Naruszacie prawo. I tak uczniowie przychodzą na nasze grupki. I dowiadują się o tym. I potem z wami dyskutują, i tracicie w ich oczach autorytet totalnie. Bo nawet prawo nie przemawia do takich dyrektorów i nauczycieli, tylko oni znowu wtedy sięgają po władzę, obniżyć oceny z zachowania. Wow! No, świetne, świetne. Czy znaczy, obraz znajomości i poszanowania prawa w szkołach jest tragiczny. Nie u uczniów, u nauczycieli. Przykład z dzisiaj rana. Eee, chodzi, uczeń zapytał mnie o kwestie mm, związane z prawem do informacji. Ojejku, jak to prawo jest naruszane, jak ono jest nieznane w ogóle w szkołach, jak się go nie uczymy. Eee, chodzi o to, że będzie rada pedagogiczna. Na tej radzie pedagogicznej będzie omawiana jego sprawa. Sprawa pozytywna, bo. Chodzi o potencjalne stypendium. I pewnie jest z racji tego, że on jest zaangażowany w różne społeczne i polityczne działania, są pewnie nauczyciele, o których on ma wrażenie, że będą głosowali przeciwko, będą od, i, i czy będą protestowali przeciwko temu stypendium dla niego i tak dalej. I on jest po prostu ciekawy, jak, jak to będzie przegadane. Nie tylko wynik go zainteresuje, zainteres, czy dostanę, czy nie dostanę stypendium, yy, tylko jeszcze jak dochodziło do podjęcia tej decyzji w takim języku czy w rzeczywistości ponadszkolnej, jaki jest proces stanowienia prawa, podejmowania decyzji przez organy. Rada pedagogiczna jest organem z ustawy i nie podejmuje towarzyskich. Decyzji, czy kupujemy pizzę hawajską, czy wegetarianę, tylko podejmuje, wykonuje zadania publiczne. No i, no i rozmawia ten kolega z, z nauczycielką, że właśnie, że, że będzie wnioskował o, o protokół. Ona mówi, że nie, ale jak to? No, on, on mówi, ale o tym mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej. No, ale to by oznaczało, że każdy człowiek z ulicy może zapytać. Tak. Każdy człowiek z ulicy może zapytać o protokół Rady Pedagogicznej. I nie tylko o to, o wydatki szkoły, o wszystkie dokumenty związane z wyjazdami, organizacjami wyjazdów, wyjść do kina. Karolina, powiedzmy sobie szczerze: nie było u Was tak, że yy, nauczycielowi odpalano coś za to, że zbiera dzieci na film? Albo że przychodzi e, jakiś teatrzyk do szkoły, i dzieci płacą, i to w ogóle jest w żaden sposób nieudokumentowane, że to przychodzi, nie wiadomo, jeszcze jakieś 10% dla, nau dla nauczycieli, bo te firmy w ten sposób funkcjonują. My mamy taką stawkę za spektakl i z tego 10% dla nauczyciela, który, który będzie ogarniał te roboty. I na papierze coś innego. Hello, proszę Państwa, dokładnie, naruszanie prawa, oszukiwanie Państwa. I jest, potem, jest teraz problem, bo ludzie teraz częściej, młodzi ludzie też korzystają z tego prawa do informacji. Szkoła wykonuje zadania publiczne, szkoła dysponuje majątkiem publicznym, nawet prywatne szkoły. I to prawo do informacji jest tak świetne, tak szerokie nie tylko szkoły publiczne, ale te prowadzone przez stowarzyszenia katolickie czy niekatolickie, społeczne i itd., itd., one też podpadają pod to prawo do informacji. Ponieważ są w systemie oświaty, który edukuje młodych obywateli, mogą dawać, wydawać dokumenty, stanowić o sytuacji prawnej młodych obywateli, tak, w związku z tym wykonują zadania publiczne. I mamy prawo je kontrolować. To też ważne, żeby o tym powiedzieć, właśnie, że te prywatne szkoły, bo one czasem. Um, się próbują wymigiwać tym, że są prywatne właśnie, więc im więcej wolno, a podlegają takim samym zasadom, jak każda inna szkoła w związku z wykonywaniem tych tak. zadań. jeszcze jest takie zaklęcie, bo to szkoła prywatna. Aha. I nawet te dzieci czy rodzice aha, okej, okay, wycofuje wie, się. Wierzymy temu, co palnie władza, której jest coś na rękę. Ona bardzo często też, no powiedzmy szczerze, nie wie, że podpada również pod prawo do informacji. I mm, co jest śmieszne, smutne, to to, że mnóstwo szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne nie ma biuletynów informacji publicznej. Biuletyn informacji publicznej, czyli coś, co każdy podmiot publiczny oraz wykonujący zadania publiczne musi mieć na, w internecie, żebyśmy mogli tam sprawdzić, jakie są władze, jaki jest statut szkoły. W wielu szkołach prowadzonych katolickich, niestety to jest najczęstsze, ukrywany jest statut, że uczeń nie może zobaczyć statutu, że może tylko rodzic, ale jak przyjdzie do biblioteki i nie może go sobie skserować, bo broń Boże nie możesz wiedzieć jakie masz prawa i obowiązki, ale możemy cię z nich rozliczać. I, Bo tak jest w statucie. Często dziecko słyszy, ale nie widziała tego statutu. No a druga sprawa, do tego statutu wpisywane są rzeczy, które są naruszające prawo, konstytucję. I um, właśnie Stowarzyszenie Umarłych Statutów zajmuje się, zajmuje się y, tropieniem tych nieprawidłowości w statutach. Ale to już osobny, tak, osobny niej, temat, już bym to bym proponowała problem. zaprosić kogoś od tego stowarzyszenia, bo to otworzyłbyśmy y, kolejną, po prostu kolejny wór y, nieprawidłowości. Tak, Stowarzyszenie świetną ro robotę robi i też yy, polecamy na Facebooku, na przykład, zaobserwować i tam zadawać pytania. A powiedz jeszcze, tak yy, yy, na koniec, co my możemy robić, na przykład, jako osoby, które już edukację zakończyły, żeby coś się w tym systemie edukacji zmieniało? Ile mam czasu? <laughs> Kilka minut. <laughs> Ojej, już co? Nie, no. Kurczę. <laughs> Chciałabym powiedzieć tyle. Czytajmy prawo. Od tego zacznijmy. Nie powtarzajmy bzdur. Nie powtarzajmy głupot, które nie mają żadnego, żadnej podstawy prawnej. Głupoty, takie bzdury prawne, Mitologia prawna, którą sobie stosujemy, jest na przykład taka, że, um, że, że, no, że te białe koszulki, nikt nie wie dlaczego, skąd się wzięły i po co one są, ale białe, więc trzeba. Y, czy tajemnica rady pedagogicznej. O, funkcjonuje coś takiego w środowisku nauczycieli, nauczycielek, i wierzą w to tak o, mocno. Nie ma czegoś takiego jak tajemnica Rady Pedagogicznej. To sformułowanie nie występuje i na pewno nie oznacza to, co myśli większość nauczycieli. Czyli, że wszystko, co mówimy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, jest tajne i nie można o tym mówić na zewnątrz. Jak w jakimś fight club? Tak, tak. Nie, tajemnica Rady Pedagogicznej to jest takie potoczne sformułowanie na konkretny przepis z ustawy prawo oświatowe zdaje się. E, Mówiący o tym, że czy usta ustawa o systemie oświaty? Nie wiem. E, do sprawdzenia. E, który mówi o tym, że nie, moż nie, nie można e, mówić żadnych... E, Nauczyciel jest obowiązany do zachowania wszystkich informacji, jakie posiadł o uczniu albo jego rodzinie, które mogą naruszać w jakiś sposób jego prawo do prywatności albo, albo jego dobra osobiste, sytuacje, na przykład o sytuacji rodzinnej. Bardzo często są omawiane jakieś sytuacje rodzinne, bo szkoła też jest od tego, żeby interweniować w jakieś sytuacjach, kiedy rodzina nie daje rady albo kiedy się dzieje jawna przemoc. Szkoła jest tym. Tą instytucją państwa, instytucją publiczną, która ma w tym momencie narzędzia, żeby zareagować i pomóc temu dziecku, włączyć odpowiednie instytucje. I oczywiście to dotyczy tej sytuacji. Nie można powiedzieć, że Kajtek Kacperski to to, to i tamto na imieniu Rachu Cioci. No nie można, ani mówić o tym innym uczniom. Ale dobra, to jeszcze może katalog taki szybki katalog tych rzeczy, które, które nauczyciele robią, a nie wiedzą, że łamią prawo. Wstawianie jedynek za brak zadania domowego. E, ocenianie zeszytów. E, wpisywanie minusów czy jakichkolwiek innych słoneczek, kropeczek czy innych haczyków za to, że się nie przyniosło zeszytu albo że się przyniosło zeszyt w kratkę, a powinien być w linie, bo pani tak sobie zażyczyła. E, Niewydawane świadectw już było. E, obowiązkowe składki na Radę Rodziców również. To jest też bzdura studniówki, no ostatnio nie było studniówek, więc nie był to mocny temat chodliwy, ale też organizacja studniówek i uzupowanie sobie przez nauczycieli i dyrektora prawa do tego, ażeby żądać jakichś deklaracji o niepiciu, żądać danych osobowych osoby, z którą idziesz na studniówkę czy zakazy wyjścia z terenu studniówki, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to już nie zostaniesz wpuszczony. To są wszystko bzdury, nadużycia prawne. Nie ma takiego prawa, które by pozwalało tego typu regulaminy pisać. Ani dyrektorowi, ani komitetowi rodzicielskiemu, czy jakikolwiek, inaczej sobie to nazwiemy, tam Radę Rodziców. Ty też pewnie pamiętasz jakieś... A, słuchaj, wiem, na przykład omawianie przy, przy klasie, z sytuacji y, zdrowotnej jakiegoś, jakiejś ucznia, uczennicy. Plus zakazywanie też na przykład uczestnictwa w protestach, czy w jakichś demonstracjach wyrażania tak, swoich tak. Y, przekonań, poglądów. Tak. tak. Y, no, to, to jest właśnie to, że to wybuchło przy okazji działań y, społecznych i politycznych w naszym kraju, to, ale to jest świetny przykład, jak bardzo... Był żyzny grunt pod to, żeby nauczyciele sobie mogli powiedzieć, nie możesz mieć e, awatara z błyskawicą. Bo wcześniej już pozwalaliśmy na to, że nauczyciel musi powiedzieć nie możesz mieć kolczyka w nosie, nie możesz mieć fioletowych włosów, nie możesz tego i tamtego, i to jest naturalną konsekwencją, nie możesz mieć tej błyskawicy, nie możesz mieć tęczy, bo nasza szkoła jest apolityczna. Niech mi ktoś znajdzie podstawę prawną, gdzie jest napisane, szkoła jest apolityczna. Nie, nie mogą działać partie polityczne w szkołach. Ale można być sympatykiem czy członkiem młodzieżówki, i wtedy oczywiście nie można prowadzić agitacji politycznej, nie można pr y y y prowadzić y y y kampanii wyborczej: głosujcie na mojego idola y politycznego. Tego nie wolno. Ale wyrażać swoją przynależność, czy to do subkultury hipisów, czy to do subkultury panków, czy to do subkultury gockiej, czy to do y, y, jakichś organizacji pozarządowych, czy to y, utożsamianie się z jakąś, straszne słowo, ideologią, z jakimiś ideami jest ok. Nie można propagować treści faszystowskich mm. i totalitarnych. To jest zakazane. I tu mamy zgodę no więc dla mnie taka ogólna, ogólna rzecz właściwie w tym momencie tylko mogę powiedzieć taką zaszczepić uważność jeżeli słyszysz coś co już dawno, 50 razy słyszałaś tajemnica rady pedagogicznej nauczyciel może, uczeń nie może zaszczepiam, hator, hator, hator mhm. żeby się pojawiło takie a jaka jest na to podstawa prawna i to nas skieruje na to na to myślenie. Artykuł 30, 31, w 30. Ograniczyć nasze prawa i wolności można tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne w demokratycznym państwie prawa. Białe podeszwy w szkole nie są niezbędne w demokratycznym państwie prawa. A są również wymogi. Uczymy się, że prawo jest durne. Są regulaminy, nie można nosić czarnych y, butów sportowych z czarnymi podeszwami, bo nie, bo mogą pobrudzić. To też pamiętam ze swojej szkoły, że, że były sprawdzane podeszwy. Mhm. Tylko to są absurdy, jeżeli je zostawimy na poziomie hi, 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 no dobra, to załóż dziecko te białe już po prostu miejmy spokój, to my pozwalamy, żeby ta, to bezprawie wchodziło komórkami, wszystkimi porami w nas i od tego się zaczyna, a potem nie widzimy, że portier, lekarka, yy, szpital naruszają nasze prawa. Na no. A my uczymy się, że prawo jest, że zasady są dla słabe uszy. Jak jestem sprytny, to potrafię to prawo obejść. I, i stąd też pewnie niewiara we wszystko, brak ufności w to, że prawo jest po to, żeby kurcze organizować tą naszą rzeczywistość. Co innego, jeżeli dopuszczamy do władzy ludzi, którzy nie szanują prawa i tworzą rzeczywistość według własnych gustów, przekonań. I, I wyobrażeń, a które nie mają wiele wspólnych punktów z obowiązującym prawem. No. Mam nadzieję, że to, to zaszczepienie <noise> zadziała i że ta rozmowa będzie dla tych, którzy odsłuchają, obejrzą, takim początkiem do tego, żeby się z tymi swoimi prawami zapoznawać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę dzisiaj. Dzięki serdeczne. Do widzenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski zostań naszym patronem.